tu stała Amona numer 11, na którą w dniu 5 maja 2014 roku byłem wypisany w książce pobytu na polowaniu indywidualnym. Ze względu na to, że nie było świeżych tropów, obecności dzików w nocy i po prostu nic nie wychodziło tego wieczora. W związku z tym, znając poprzednie pole na Prażmowie, gdzie wcześniej przejechaliśmy, były ślady obecności dzików, postanowiliśmy właśnie wrócić tam na Prażmów i się przepisać ponownie w książce w ten drugi rejon. W dniu 5 maja, po powtórnym 5 maja 2014 roku, po powtórnym wypisaniu się w książce polowań indywidualnych w miejscowości Stężycy, wróciliśmy z Wardakiem do miejscowości Prażmowa, bo wcześniej sprawdziliśmy tutaj, że poprzedniej nocy były dziki i zrobiły znaczną szkodę w uprawie kukurydzy po zasiewie. W związku z tym postawiliśmy samochód we wnęce, tam właśnie około 150 metrów od zwyżki numer 4. Samochód stał od ściany, od granicy lasu z polem około 30 metrów przy drodze leśnej. Następnie przyszliśmy na zwyżkę numer 4 z kolegą Wardakiem. Obaj zajęliśmy stanowisko na zwyżce tej numer 4. No i poczekaliśmy około 20 minut i z lewej strony wyszedł dzik Odyniec. Dzik wyszedł pomiędzy zwyżkę numer 4 a rosnącą wierzbę. Po dokładnym obejrzeniu go stwierdzili, prawda, no i stwierdzenie, że to jest Odyniec na 100%, głównie po chybie, po pędzlu, po pędzlu, po budowie, po sylwetce. No, postanowiłem oddać strzał i pozyskać tego dzika. I to jest zwyżki właśnie numer 4. W tym miejscu oddałem jeden strzał z drillinga. Prawda, dzik padł w ogniu, następnie się podniósł i przebiegł 25 metrów i w uprawę przeżyta upadł. Tu jest w tej chwili jakieś zboże jare posiane. Odczekaliśmy około pół godziny na spisanie testamentu przez dzika. Zauważyliśmy przez krzaki łunę świateł jadącego pojazdu od strony Drachalicy. Samochód zatrzymał się koło sadu, ponad 200 metrów. No i zauważyliśmy przez krzaki, że idzie dwie sylwetki osób. Jedna osoba świeciła latarką drogą w naszym kierunku, prawda? I zeszliśmy ze zwyżki i wyszliśmy na drogę, gdzie aktualnie znajduje się mój samochód. No i w tym czasie podszedł prezes Michalik ze stażystą Łukaszem Makuchem. Michalik zapytał, czy ja oddałem strzał. Powiedziałem, że tak, to ja oddałem strzał do dzika. No zapytał, gdzie leży dzik. Ja wskazałem mu okolice zboża przężyta. No i podeszliśmy do... się okazało, że dzik już, prawda, spisał testament. No i zapytałem wtedy prezesa, czy mogę wziąć dzika na własny użytek. Wtedy wyraził zgodę, określił wagę, 84 kg. No i następnie Wardak wstąpił do patroszenia. Prezes pogratulował mi celnego strzału. Rozstaliśmy się. Dzika załadowaliśmy na bagażnik mojego samochodu Ładaniwa i odjechaliśmy się w kierunku Stężycy, aby wpisać do książki pozyskanie zwierzyny. Do książki jest odległość około 5 km. Prezes po sobie dyscyplinarnym twierdził, że stał przy sadzie, około 200 metrów, w głębi za żytem. Przyjmując, jak prezes twierdził w postępowaniu dyscyplinarnym przed rzecznikiem, że w momencie oddania przeze mnie strzału znajdował się przy siatce ogrodzenia z sadu, jest to odległość 300 metrów. Z tego wynika, że kula musiała lecieć przez drzewa oddzielające właśnie półkę od prezesa. I świst kuli, kiedy ja oddałem strzał do dzika. Poza tym nie mógł widzieć z tego miejsca
ani z wyżki, ani dzika, ani mojego samochodu. Dlatego, że pomiędzy ogrodzeniem siat a z wyżką i uprawą wówczas kukurydy znajdowała się uprawa przeżyta, które miało wtedy około 50-60 cm wysokości. Także z pozycji, prawda, z ziemi stojąc absolutnie przez tę uprawę niemożliwe byłoby, prawda, widoczność dzika. Uprawy wówczas były na takim samym poziomie wzrostu jak obecnie, bo ja strzelałem do dzika 5 maja 2014 roku, a teraz mamy też miesiąc maj.